No ja też właśnie w tej chwili. Dzień dobry. I poranna praca została zakończona. Więc poranek bardzo udany, udało się już ogłosić szkolenie, które się odbędzie 15 lutego. Szkolenie Multicloud w mojej firmie, które będę prowadził ja. Udało się również ogłosić drugie szkolenie, czyli Microsoft Azure. Najbardziej praktyczne szkolenie na świecie, które będzie prowadził Damian, mój CTO, i odbędzie się 13-14 marca. Oraz szkolenie, najbardziej praktyczne szkolenie Amazon Service na świecie, które będę prowadził z moim szanownym i ulubionym Łukaszem Doroszem. Planując nasz rok, postanowiliśmy, żeby w pierwszym kwartale, czyli z 4 marca, zrobić 3 szkolenia, więc właśnie te 3 szkolenia zostały ogłoszone. Przed chwilą puściłem maila, puściłem też kampanię w social media. Już z tego co widziałem, 3 osoby się zapisały, więc bardzo dobrze. Maszyna ruszyła, a ja w tym czasie idę pobiegać. Nie mogę jeszcze znaleźć rytmu dnia swojego tutaj. To tak jak rytm życia, by Agnieszka Trzeszczak, moja ulubiona vlogerka. Tu link. Nie mogę znaleźć rytmu dnia. Nasze mieszkanko. W temacie rytmu dnia, więc standardowo, gdy jestem w Warszawie, wstaję godzina 5:30, robię swój poranny rytuał, ćwiczę, wracam do domu, jeszcze rodzina śpi, wtedy zaczynam troszkę pracować, potem trochę czasu z rodziną, potem bardzo efektywna praca od 9 do 12, bo wtedy się najlepiej czuję pracując, no i potem inne rzeczy po południu. Tu jest inaczej, bo teraz tak, mi się najlepiej biega z rana przed śniadaniem, więc bieganie po śniadaniu jest dla mnie trudne, bo się źle czuję. Z drugiej strony biegam z rana, jest ciemno i nie widzę tych pięknych uroków, co też jest lipa. Z trzeciej strony, gdy zaczynam biegać na przykład o 8, to już w Polsce jest 9, już zaczynają się pierwsze kontakty, a ja w tej godzinie pracuję najlepiej i nie mogę złapać tego porannego rytmu dnia, więc najbliższe dni spędzę na to, żeby ten rytm złapać. Bez niego nie jest idealnie. I zostałem sam. Moje stanowisko pracy. Dzień miałem najlepszy, pracuję nad szkoleniami dalej. Dzisiaj jest taki właśnie dzień, dzisiaj skupiam tylko na temacie szkoleń. Więc do tej pory z tego maila, którego wysłałem rano, plus informacji w social media, mamy 14 osób, które się zgłosiło, do których wysłałem maila, i 5 osób, które potwierdziło i którym należy wystawić już fakturę. Dodatkowo parę firm też się zgłosiło o zrobienie szkoleń u nich, więc bardzo udany dzień jak na razie. Mocny wiatr dzisiaj wieje. Natomiast jeden też z moich kolegów i osoba, która jest bardzo wysoko postawiona w jednej olbrzymiej międzynarodowej korporacji, zaproponował mi, żeby wspólnie zrobić szkolenie, ale troszeczkę inne, nie IT, czyli szkolenie na zasadzie ustalania celów, budowania właśnie roadmapy swoich zadań i tak dalej. Więc jestem ciekaw, co ty myślicie, takie dwudniowe szkolenie w Warsaw Trade Tower na 32 piętrze. Jeżeli ktoś miałby ochotę, to proszę dajcie znać w komentarzu, a ja rozważę. I teraz się przeniosłem do sypialni, bo za ścianą rodzina i obiad, a ja mam teraz ostatni, dzisiaj już, telefon z klientem a propos projektu Enterprise Cloud Environment. Tak, wiem, że to ci nic nie mówi, ale to tylko tyle. Skype for Business. W odróżnieniu od ostatnich dni się grzeje. Jest 21 stopni. I dzisiaj też jest jeden z moich ulubionych dni, bo dzisiaj nie wydaliśmy jeszcze ani grosza w ciągu całego dnia. Przyjemnie. To
co odkryłem już jakiś czas temu, to fakt, że nasze życie układa się lepiej, jeżeli napchamy je pewną ilością rzeczy, które powtarzamy codziennie. Czyli na przykład codziennie biegamy, codziennie wpisujemy swoje cele, codziennie czytamy swoje cele, codziennie pracujemy. Wtedy mamy dobre rezultaty. No i tak jak teraz jesteśmy na Maderze, też właśnie dużo czasu poświęcam na pracę, ale też staram się ten czas wolny poświęcać na rzeczy, które są równie ważne. A pracuję po to, żeby podróżować, bo jak pracuję, to mam pieniądze, żeby żyć. W dużym skrócie. Tak czy owak, ja już powoli kończę dzisiejszy odcinek. Wracam tam za chwilę. Natomiast mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. Ponieważ nie zawsze, pamiętając pierwszy, drugi sezon, codziennie mam pomysł na to, o czym będę miał vloga. Czasami się ten pomysł rodzi z rana, czasami w ciągu dnia. Natomiast jestem ciekaw, mój wierny widzu, o czym chcesz usłyszeć w najbliższych odcinkach. Będę wracał do tego odcinka, do tych komentarzy, żeby wyciągać tematy, mówić, kto te pytanie zadał i realizować to, pokazując pewne rzeczy albo mówiąc o pewnych rzeczach, ale chętnie pokazując pewne rzeczy. Tak więc, nie przedłużając już, do zobaczenia. Jutro.